kontra Brixton Bomber Danny Williams, 65 walk na zawodowym ringu, 45 wygranych. W 2004 roku, Państwo pamiętacie, pokonał Mike'a Tysona, miał okazję boksować i z Marcinem, i z Albertem Sosnowskim. Teraz naprzeciwko Danego stanie Andrzej Wawrzyk. Chciałem zapytać Danego, o co jeszcze mu chodzi w tym biznesie pięściarskim, jakie ma aspiracje? Danny, there's a question for you right now. After your recent fights, what are your aspirations right now for you as a fighter, as a boxer? Good evening, everyone. First of all, I've made no secret that I'm fighting basically to keep my kids in private school. But for this fight, I've trained really well, and I've got the zest back. I've got the mojo back. I'm feeling good. So let's see how it goes. Przede wszystkim to nie jest dla Państwa tajemnica, mówiłem już o tym poprzednio, walczę po to, żeby zapewnić moim dzieciom prywatną edukację, ale tym razem w stosunku do tej walki jestem specjalnie przygotowany, wydaje mi się, że ten taki mój charakterek wrócił i będę w stanie to pokazać na ringu przeciwko Wawrzykowi. Czy widział walkę z Aleksandrem Povetkinem i jaką ma opinię na temat Andrzeja Wawrzyka? Did you see Andrzej Wawrzyk fighting Alexander Povetkin, and what's your opinion? Yeah, I watched that fight, and he boxed well for the first couple rounds. Then Alexander Povetkin's strength and experience got on top of him. I'm looking to do the same. I'm looking to expose him because I know when you're not fighting in your own country, you're not going to win if it goes the distance. So I've got to go for a knockout. Tak, widziałem walkę z Povetkinem przez pierwszych parę rund. Wawrzyk radził sobie nieźle, ale później okazało się, jakim jest pięściarzem. Chcę zrobić dokładnie to samo w sobotę. Wiem również, że walcząc na terenie przeciwnika trudno liczyć na pozytywny werdykt, więc oczywiście będę się starał Wawrzyka znokautować. Marcin Rekowski, wspomnieliśmy po raz drugi w walce wieczoru, natomiast po raz pierwszy myślę, że w tak poważnym pojedynku z tak wielkim mistrzem jak Oliver McCall, dla którego, co ciekawe, to będzie jubileusz, 70. pojedynek na zawodowym ringu. No i trzeba powiedzieć, człowiek, który nigdy nie leżał na deskach. W jaki sposób to gdzieś, Marcin, oddziaływuje na ciebie? Ta świadomość, że to jest naprawdę najtwardszy chyba podbródek, najtwardsza głowa w kategorii ciężkiej w historii. Zdaję sobie z tego sprawę, aczkolwiek darzę dużym szacunkiem pana Olivera. Jest dobrym, twardym pięściarzem, ma dobrą defensywę i na pewno będę starał się w ringu dać siebie wszystko, to na tym jest stać. Powiedz nam, czy gdzieś tam przygotowując taktykę na ten pojedynek i gdzieś tam zbierając wiedzę na temat Olivera McCalla, bazowałeś głównie na tej ostatniej walce z Krzysztofem Zimnochem, czy jakby pełnia twojej wiedzy wynikała z obejrzenia, nie wiem, także starszych walk, czy do nich nie przywiązujesz już żadnej wagi? Oglądałem walkę z Zimnochem, walkę z Pianetą, generalnie bazowałem na tej walce z Krzysztofem Zimnochem i przygotowaliśmy z trenerem, moim trenerem Rafałem Kałużnym i trener Łapinem taktykę i myślę, że powinna być dobra. Wiemy, jaką defensywę ma Oliver McCall, jak potrafi się szczelnie zakryć, jaka też to jest jednak wielka fizyczna siła. Powiedz, na czym będziesz bazował w tej walce, co jest jakby takim głównym elementem taktycznym do pokonania Olivera McCalla. No, na pewno będzie trzeba dobrze chodzić na nogach, myślę, też dobrą obronę i wyciągać troszkę pana Olivera ataki i po prostu oszukać tą jego obronę. Na tym będziemy bazować. Czy sądzisz, że on to po części traktuje tak troszeczkę personalnie, że jednak lekko skrzywdziłeś mu syna podczas tej walki z Alejzachem? Na pewno, wiadomo, to jest jego syn i bardzo to przeżył, to jest normalne, ale tak jest boks, równocześnie tak samo ja mogę skończyć jak jego syn, także dla mnie to jest tylko boks, moja praca, tak jak pan Oliver też to zaznaczył. Myślę, że na pewno zmusiło go to do pracy na treningach, ciężkiej pracy, ale w ringu będzie 100% profesjonalistą. Myślę, że poproszę Przemka, żeby przetłumaczył kilka rzeczy. Właśnie takim, Oliver poprosił z nawet. Z takim też tutaj zaznaczeniem, że Marcin cały czas mówi pan Oliver, z wielkim respektem dla byłego mistrza świata, i też prosiłbym Cię o zadanie tego samego pytania, czy będzie w stanie jakby w 100% tą walkę potraktować profesjonalnie, czy jednak coś w tym jest personal, jeśli chodzi o walkę z synem.